Leon Madejski. Rozstrzelani z zimną krwią. Nikt ich nie widział ani nie słyszał. Nie wiadomo, jak dostali się do Siennicy i jak się stamtąd wydostali. Ludzie doskonale się tam znają, a każda nowa twarz, nie wspominając o samochodzie na obcej rejestracji, od razu rzuca się w oczy. Mimo to 25 stycznia 1996 roku nikt w wiosce nie zauważył niczego podejrzanego. Zabójcy rozpłynęli się w ciemnościach nocy i wszelki ślad po nich zaginął. W sobotnie popołudnie 3 lutego 1996 roku setki ludzi wypełniło Kościół Świętego Wojciecha w nasielsku na Mazowszu i jego najbliższe okolice. Na wszystkich ulicach prowadzących do świątyni i na cmentarz jeden przy drugim zaparkowały samochody z całej Polski. W przepełnionej świątyni wokół czterech wystawionych trumien z ciałami widać było skupione twarze żałobników, a po większości policzków spływały łzy. Nawet kapłani odprawiający mszę świętą w pewnych momentach nie mogli mówić, bo głos grząsł im w gardłach. W niewielkiej wiosce, niemal na przedmieściach Nasielska, w czwartek 25 stycznia 1996 roku, zastrzelono czterech członków rodziny Nowaków. Byli to ludzie znani i szanowani, bo wielu sąsiadom dawali dobrze płatną pracę. Tragedia sprzed prawie ćwierć wieku wstrząsnęła nie tylko Nasielskiem i okolicą. To jedna z najbardziej brutalnych zbrodni w powojennej historii Polski. Nie wiadomo, kto ją popełnił. Nieznane są motywy działania zabójców. Przed kilkoma laty sprawą zajęli się śledczy z warszawskiego archiwum X, ale ich działania nie przyniosły przełomu. Przypuszczenia i niedomówienia: Piątkowy poranek 26 stycznia 1996 roku był wyjątkowo mroźny. Po bezchmurnej nocy o wschodzie słońca, temperatura na Mazowszu miejscami spadła do minus 20 stopni Celsjusza. Nikt nie wychodził z domu bez potrzeby, co najwyżej do pracy, szkoły, do sklepu. Przy takiej pogodzie nawet siedzący w domach ludzie musieli usłyszeć pędzące na sygnale z Nasielska do Siennicy karetki pogotowia i radiowozy policyjne. Nie było wątpliwości, musiało stać się coś złego. Nikt jednak nie przypuszczał, że doszło do takiej tragedii. Ktoś zamordował czteroosobową rodzinę Nowaków, znanych, lubianych i szanowanych mieszkańców gminy Nasielsk. Wiadomość o zbrodni wstrząsnęła nie tylko wsią, ale również całą okolicą. Do tej pory przestępczość kojarzyła się tam co najwyżej z drobnymi kradzieżami czy mało znaczącymi zatargami po spożyciu większej ilości alkoholu. Morderstwa znali jedynie z filmów wideo. Zwłoki Nowaków odkrył jeden z robotników pracujących w ich gospodarstwie, który zjawił się tam kilka minut przed godziną siódmą rano. Dookoła panowała cisza. Piec centralnego ogrzewania był zimny, a przecież w magazynie było kilka ton jabłek, które mogły przemarznąć. Na podwórku stała Toyota Nowaka z kluczykiem w środku. Drzwi wejściowe nie były zamknięte, tylko lekko przymknięte, relacjonował zdarzenia tamtego styczniowego poranka robotnik. Zacząłem wołać właścicieli, ale nikt nie odpowiadał. Akurat w tym momencie zadzwonił telefon w ich mieszkaniu. Ponownie zawołałem, ale ponieważ nikt się nie odzywał, wszedłem do przedpokoju i chciałem podnieść słuchawkę. Wówczas zobaczyłem ciało gospodarza. Jego twarz przykryta była dywanem. Poza tym ubrany był tak jak wczoraj. Nie dawał żadnych oznak życia. W pierwszym momencie pomyślałem, że zgon był efektem zatrucia ulatniającym się gazem, ale kiedy na jego twarzy dostrzegłem krew, nie miałem już wątpliwości, że został zamordowany. Obok na progu pokoju leżała jego żona. W gabinecie spostrzegłem ciało ich syna, który leżał na podłodze na stercie porozrzucanych dokumentów. Miał związane ręce i zakrwawioną twarz. Nie wchodziłem dalej, tylko wybiegłem na podwórko i zacząłem krzyczeć do ludzi, że zamordowano Nowaków. Zadzwoniłem na policję i powiadomiłem o zbrodni. Pierwsi policjanci zjawili się na miejscu kilkanaście minut później. Janusz Nowak leżał w przedpokoju w skórzanej kurtce, w której chodził na co dzień w gospodarstwie. Najprawdopodobniej sam otworzył drzwi napastnikom, bo jak wykazały badania mechanoskopijne, nie było żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych. Kilka metrów dalej natknęli się na ciało żony, w kolejnym pokoju czternastoletniego syna. Na pierwszym piętrze, w kolejnym pomieszczeniu na podłodze leżały nagie zwłoki córki nowaków, Magdy. Cała czwórka została z zimną krwią rozstrzelana. Trudno w tej chwili dokładnie odtworzyć przebieg mordu, a przede wszystkim jego przyczynę. Kim byli mordercy? Ilu ich było? Jaki był główny motyw zbrodni? To wszystko bada prokuratura i specjalnie powołany do tego zespół. Wszystko, co dotychczas na ten temat pisano w różnych gazetach, oparte jest na przypuszczeniach, niedomówieniach i opiniach niezbyt zorientowanych ludzi. Nawet prowadzący śledztwo niewiele mogą, ponieważ istnieje wiele wersji. Dotychczas zebrane materiały i dowody oraz przesłuchania i rozmowy z mieszkańcami siennicy, Nasielska i innych miejscowości nie wnoszą żadnego śladu. Napisał na początku lutego 1996 roku dziennikarz lokalnego Życia Nasielska. Od tamtej pory minęło prawie ćwierć wieku i niewiele się w tej sprawie zmieniło. To była sensacja dnia. Janusz i Kinga Nowakowie od ponad dwudziestu lat byli szczęśliwym małżeństwem. Poznali się na studiach w Warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Ogrodniczym. On z Łodzi, ona z Podnasielska. Razem się uczyli do egzaminów, razem je zdawali, razem spędzali niemal wszystkie wolne chwile. Ślub był konsekwencją kilkuletniej znajomości. Jako młode małżeństwo początkowo zamieszkali w kawalerce w Nasielsku, ale wkrótce, dzięki darowiznom rodziców, kupili ziemię w pobliskiej wsi Siennica. Postawili na ogrodnictwo i przetwórstwo warzywno-owocowe. Ciężko pracowali, po kilkanaście godzin na dobę, ale szybko było widać efekty tej pracy. Ich sytuacja finansowa z roku na rok była coraz lepsza. Zaczęli zatrudniać ludzi, oprócz kilku stałych robotników, również kilkunastu pracowników sezonowych. Część z nich pochodziła ze wschodu, opłacało się ich zatrudniać, bo nie dość, że byli bardzo wydajni, to często godzili się na o wiele mniejsze stawki niż Polacy. Na zimę i wiosnę zostawali tylko miejscowi. Ze wschodnimi robotnikami Nowak rozstał się w połowie 1995 roku w jak najlepszej zgodzie. Wypłacił całą należność, nawet dorzucił niewielką premię, której się nie spodziewali. Zaproponował im też przyjazd do pracy w następnym sezonie. Ich bogactwo rzucało się w oczy. Mieli kilka hektarów sadów, które widać było jeszcze przed wjazdem do wsi: okazały, piętrowy dom, porządne hale produkcyjne, w obejściu nowoczesny sprzęt rolniczy i dobry samochód osobowy. W ostatnich latach prowadzili interesy z zagranicą, głównie z Rosją, bo tam wysyłali ciężarówki pełne towaru. Dochowali się trójki dzieci. Najmłodszy, chłopak, 14 lat, chodził do podstawówki w Nasielsku. Dwie córki, 19 i 21 lat, studiowały w Warszawie. Młodsza codziennie dojeżdżała do studium policjalnego, starszej wynajmowali stancję. Wracała do Siennicy tylko na weekendy. Tym razem zjawiła się w rodzinnym domu już w czwartek. Była przeziębiona, chciała się przez najbliższe trzy dni trochę podkurować, a przy okazji przygotować do nadchodzących egzaminów korzystając z obecności w Siennicy umówiła się też na spotkanie ze swoim chłopakiem z którym wiązała plany na przyszłość narzeczony zadzwonił do niej o godzinie 17 umówili się, że przyjedzie po nią o 19.30 i zabierze do swojego domu na kolację kiedy razem z moim kolegą zjawiłem się w Siennicy o umówionej godzinie, światła w mieszkaniu były zapalone ale mimo, że wielokrotnie dzwoniłem do drzwi nikt nie otwierał, zeznał potem w czasie przesłuchania Sytuacja wydała mi się co najmniej dziwna, ale doszedłem do wniosku, że domownicy musieli nagle gdzieś wyjechać. Odczekałem kilka minut i razem z kolegą, który czekał w samochodzie, wróciłem do Nasielska, do domu. O godzinie dwudziestej pierwszej, tym razem sam, ponownie pojechałem do Siennicy. Światła dalej się paliły, ale nikt nie otwierał drzwi. Utwierdziłem się w przekonaniu, że gdzieś wyjechali. Trochę mnie to zdziwiło, ale skłamałbym, że się zdenerwowałem. Wróciłem do domu. Byłem przekonany, że telefonicznie wszystko sobie wyjaśnimy. Następnego dnia od znajomych dowiedziałem się o zabójstwie. Mówili o tym wszyscy ludzie w okolicy. To była sensacja dnia. Broń zacięła się w najmniej spodziewanym momencie. Kilka dni po ujawnieniu poczwornego zabójstwa policji udało się zrekonstruować hipotetyczny przebieg wydarzeń. Sprawcy pojawili się w obejściu Nowaków wieczorem, na pewno po godzinie dziewiętnastej, bo minutę po siódmej do domu Nowaków zadzwonił jeden z kontrahentów i rozmawiał z Kingą Nowak o dostawie jabłek za kilka dni. Rozmowa przebiegała w sposób naturalny. Pani domu nie była zdenerwowana. Kilka minut później gospodarze zaatakowali mordercy. Było ich co najmniej dwóch. Przez niezamkniętą bramę wjazdową weszli na teren posesji, podeszli do drzwi wejściowych od strony tarasu i zadzwonili. Na pewno nie próbowali ich wyważyć, bowiem podczas oględzin nie stwierdzono na nich żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych. Drzwi otworzył pan Janusz. Nie wiadomo, czy doszło do jakiejkolwiek rozmowy lub szamotaniny, ale najprawdopodobniej chwilę później padł pierwszy strzał. Za tą wersją zdarzeń przemawiała łuska od pistoletu odnaleziona na tarasie, jak również miejsce ułożenia zwłok Denata, na wznak w pobliżu drzwi wejściowych, nogami w ich kierunku. Prawdopodobnie kilka sekund później oddano do niego drugi strzał. Kolejną łuskę odnaleziono w przedpokoju przy zwłokach, przy drzwiach do łazienki. Po wtargnięciu do mieszkania napastnicy zaatakowali pozostałych domowników, którzy jedli kolację w pokoju z telewizorem na parterze. Na odgłos wystrzałów zaniepokojona hałasem wybiegła do przedpokoju żona Nowaka. Być może kobieta próbowała stawiać jakiś opór, bowiem została uderzona pięścią w twarz w okolice prawego oka. Potem w jej kierunku padły trzy strzały w głowę, z których jeden trafił ją w lewy policzek. Porozrzucane na podłodze różne drobne przedmioty pozwalają przypuszczać, że tu również doszło do szamotaniny. Prawdopodobnie w tym momencie do pokoju przebiegł czternastoletni Marcel. On również próbował stawiać opór. W ręku miał pistolet gazowy ojca. Pewnie chciał go użyć, ale broń się zacięła. Wtedy sprawcy obezwładnili chłopaka, związali go i zabili. W domu, w swoim pokoju na piętrze, była jeszcze Magda. Może się uczyła, może słuchała muzyki. Nie wiadomo, czy słyszała w ogóle odgłosy strzałów, bo przecież napastnicy mogli mieć przykręcone do pistoletów tłumiki. Coś chyba musiało ją zaniepokoić Może krzyki rodziców, może odgłosy szamotaniny Bo wyszła, a może wybiegła do przedpokoju Spostrzegli to sprawcy, bo dobiegli do niej A potem ruszyli za nią do najbliższego pokoju Najpierw uderzyli ją w twarz kajdankami Przemawiał zatem obrzęk z zasinieniem Potem w ręku jednego z napastników pojawił się nóż Którym zadano jej cios w ramię na końcu zerwali z kobiety odzież, zgwałcili, po czym zastrzelili ją, oddając jeden strzał w środek czoła z tak zwanego przyłożenia. Po zamordowaniu czteroosobowej rodziny zabójcy zabrali się za plądrowanie mieszkania. Zdaniem śledczych z gabinetu gospodarza domu sprawcy wyciągnęli i opróżnili kasetkę z pieniędzmi. Nie wiedzieli jednak, że w domu znajduje się sejf. Pozostał nienaruszony. Sprawcy ewidentnie czegoś szukali wskazywać miał na to splądrowany salon oraz pomieszczenia na parterze. Pokoje na piętrze zostały nienaruszone, potem opuścili miejsce zbrodni. Nikt ich nie widział ani nie słyszał. Nie wiadomo, jak dostali się do Siennicy i jak się stamtąd wydostali. Ludzie doskonale się tam znają, a każda nowa twarz, nie wspominając o samochodzie, na obcej rejestracji, od razu rzuca się w oczy. Mimo to 25 stycznia 1996 roku nikt nie zauważył w siennicy niczego podejrzanego. Zabójcy rozpłynęli się w ciemnościach nocy i wszelki ślad po nich zaginął. Jedynie kobieta idąca z nasielska do domu, tuż po godzinie 21 widziała kilku nieznanych jej mężczyzn, którzy szli w przeciwnym kierunku. Było zimno i ciemno. Jednak ona odniosła wrażenie, jakby tamci chcieli ukryć przed nią twarze. Nie potrafiła podać ich rysopisów, nie była w stanie powiedzieć, ile mieli lat. Była jednak więcej niż pewna, że nie był to nikt z miejscowych. Czyżby widziała zabójców? Strzelali po ścianach i suficie. Nigdy nie udało się ustalić motywu zbrodni w Siennicy a pewnie pomogłoby to w zawężeniu kręgu potencjalnych sprawców tamtej masakry. Nic nie wskazywało, aby Nowakowie mieli jakieś problemy finansowe, ktoś ich szantażował albo groził. Zatrudnieni w ich gospodarstwie ogrodnicy nie zauważyli w ostatnich dniach w ich zachowaniu nic podejrzanego czy dziwnego, ostatni dzień ich życia nie wyróżniał się niczym szczególnym. Rano pani Kinga odwiozła syna do szkoły do Nasielska, zrobiła zakupy i wróciła około godziny dziesiątej do domu. Przez cały dzień wraz z mężem zajęta była pracami w gospodarstwie. Około godziny siedemnastej ostatni pracownicy opuścili ich obejście, potem nikt już ich nie widział. Kilka minut po godzinie 15. do mieszkania Nowaków zadzwoniła mieszkająca w Nasielsku teściowa. Poprosiłam córkę, aby ktoś z nich przyjechał do mnie, bo upiekłam szarlotkę, a wiem, że bardzo smakowało im to ciasto. Kinga obiecała, że albo ona, albo jej mąż przyjadą po słodkości. Bezskutecznie czekałam na nich do godziny dwudziestej trzeciej. Wieczorem jeszcze kilka razy dzwoniłam do siennicy, ale nikt nie podnosił słuchawki. Nie zdenerwowałam się tym specjalnie, bo byłam przekonana, że wyjechali pilnie gdzieś w interesach, bo nieraz to już się zdarzało. Żałowałam tylko, że ciasto się zmarnuje. Wprawdzie kilka poszlak wskazywało na rabunkowe tło przestępstwa, ale jak musiałby być to wartościowy łup, aby ceną za niego było życie czwórki niewinnych osób? Za rabunkiem przemawiało między innymi częściowe splądrowanie mieszkania, choć z drugiej strony postępowanie zabójców wydawało się co najmniej irracjonalne i trudne do zrozumienia. Przestępcy wyrwali kilka kontaktów, natomiast nie tknęli metalowego sejfu, znajdującego się w ścianie. W gościnnym pokoju leżało na wierzchu kilka sztuk złotej biżuterii. Jest raczej niemożliwe, aby jej nie spostrzegli, a jednak nie zabrali jej ze sobą. To dziwne i niezrozumiałe: wszak podczas napadów rabunkowych przestępcy niemal zawsze szukają złota i biżuterii. Łup jest lekki i łatwy do wyniesienia. Nie ma problemów z jego spieniężeniem za przyzwoitą sumę. Na podwórku stały trzy samochody osobowe i cztery ciężarówki nowaków. W jednym z nich były nawet kluczyki. Zwykli rabusie z pewnością by je ukradli, mordercy z siennicy jednak wzgardzili tym łupem. Dlaczego? Czyżby mieli problemy z ich odsprzedażą? A może bali się, że w przypadku kradzieży pojazdów policja łatwiej wpadnie na ich trop? A jeśli nie przyszli tam w celach rabunkowych, zaś splądrowane mieszkanie miało tylko skierować uwagę prowadzących śledztwo na niewłaściwy tor? Skoro nie zależało im na łupach, to jaki był motyw tej zbrodni? Z pewnością, gdyby udało się odpowiedzieć na to pytanie, łatwiej byłoby wpaść na trop zabójców. Tymczasem policja od pierwszych dni śledztwa nie miała praktycznie żadnych punktów zaczepienia. Wprawdzie na miejscu tragedii w wyniku trwających trzy godziny oględzin zabezpieczono łącznie 47 śladów, między innymi 9 łusek, 5 pocisków, 20 folii ze śladami linii papilarnych i trzy ślady obuwia na śniegu. To jednak nie na wiele to się zdało. Można odnieść wrażenie, że działał tu jakiś szaleniec, skomentował postępy śledztwa jeden z dochodzeniowców. Strzelali nie tylko do ofiar, ale także po ścianach i suficie. Z pewnością sprawcy używali tłumików. Najprawdopodobniej zabójstw dokonano pomiędzy godziną dziewiętnastą a dwudziestą. Najprawdopodobniej w dokładniejszym splądrowaniu mieszkania przeszkodził narzeczony nowakówny, który przyjechał do Siennicy o godzinie dwudziestej pierwszej. Nie spodziewali się jego wizyty i najprawdopodobniej po tym, jak odjechał, mordercy uciekli. Jedna z przyjętych wersji śledczych zakładała, że zabójców należy szukać za naszą wschodnią granicą. Było to o tyle uzasadnione, że Nowak prowadził rozliczne interesy na wschodzie, ponadto od kilku miesięcy był prezesem spółki Cemex było to dobrowolne zrzeszenie kilkunastu lokalnych producentów którzy albo już prowadzili albo dopiero myśleli o rozwoju handlu z krajami byłego związku radzieckiego traktowali to przedsięwzięcie bardzo poważnie bo mieli nawet swojego przedstawiciela w mieście ułomonosów koło petersburga dzień przed zabójstwem odbyło się zgromadzenie wspólników któremu przewodniczył właśnie nowak nie sprawiał wrażenia, by miał jakieś kłopoty albo ktoś mu groził, zapewniali inni biznesmeni. Był w dobrym humorze, opowiadał o swoich planach. Nie mieści nam się w głowie, aby jego śmierć miała związek z interesami na wschodzie. Naszymi kontrahentami są rzetelni i poważni ludzie, którzy nie mają żadnych zatargów z prawem. Wątpliwości i znaki zapytania. Niewyjaśnione do dzisiaj zabójstwo w Siennicy jest olbrzymim wyzwaniem dla policji która o nim nie zapomniała. Sprawa jest wyjątkowo trudna i zawiła. Sposób działania morderców nie nosił cech typowego rabunku, a z mieszkania nie zginęły żadne wartościowe przedmioty. Nie można wykluczyć, że sprawcy byli znani ofiarom. Wprawdzie pozostawili wiele śladów, a w centralnej rejestraturze daktyloskopijnej sprawdzono jako podejrzanych kilka tysięcy osób, to jednak żadne typowanie nie okazało się trafione. Zabezpieczone na miejscu zabójstwa ślady linii papilarnych sprawdzano za pomocą afis ale to również nie dało żadnego efektu. Znalezione na miejscu zabójstwa łuski pochodziły od naboi pistoletu kaliber 6,35 mm Browning, które zostały wystrzelone z jednego egzemplarza. Ślady elementów broni na łuskach i pociskach były typowe dla przerabianych metodą chałupniczą na broń palną pistoletów gazowych kaliber 8 mm najczęściej systemu Walter. Ani na łuskach, ani na pociskach nie było oznakowań umożliwiających ustalenie daty produkcji nabojów, od których pochodziły. Stan powierzchni ich elementów pozwalał jednak domniemywać, że mogły zostać wyprodukowane nawet kilkanaście lat wcześniej. Dokonana na przełomie stycznia i lutego 1996 roku analiza w Centralnym Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji wykazała, że nie stwierdzono łusek oraz pocisków od naboi wystrzelonych z tego egzemplarza broni. Dopiero kilka tygodni później udało się ustalić, że z tej samej broni, kilka dni wcześniej, zaatakowano właścicieli jednego z kantorów wymiany walut na warszawskim Mokotowie. Kobieta zginęła na miejscu, jej mąż został ciężko ranny. Sprawców napadu, pomimo intensywnego śledztwa, nie zatrzymano. Czy obu przestępstw dokonała ta sama grupa? Najprawdopodobniej tak. Choć nie można wykluczyć, że wprawdzie broń była wykorzystywana przez członków tego samego gangu, to jednak ci, którzy strzelali w Warszawie, nie pojechali już do Siennicy. Może przekazali broń kolegom, którzy od dawna planowali napad na dom Nowaków. Można jednak się zastanowić, dlaczego przestępcy nigdy więcej nie posłużyli się już tą bronią. Dlaczego swoją działalność ograniczyli tylko do dwóch napadów aż nie chce się wierzyć, że po brutalnym zamordowaniu w ciągu jednego tygodnia niewinnych ludzi nagle przerazili się tego, co zrobili, albo targani wyrzutami sumienia zaprzestali zbrodniczej działalności. Zarówno w Warszawie, jak i w Siennicy strzały były oddawane wręcz z taką, można powiedzieć, świadomą znajomością anatomii człowieka. Zabójca musiał wiedzieć, jak najskuteczniej przy użyciu broni palnej odebrać komuś życie, skomentował jeden z policjantów. Śledczy mieli coraz więcej takich wątpliwości, dlatego poprosili biegłego psychologa o przeanalizowanie chłodnym okiem zebranych informacji. Zwrócił on uwagę, że w latach 1989–1994 w Warszawie i na Mazowszu doszło do wielu podobnych zabójstw, których sprawców nie udało się zatrzymać. Najgłośniejszym z nich była seria napadów na warszawskim starym mieście wiosną i latem 1989 roku. W ciągu kilku miesięcy zamordowano pięć osób. Pozornie wszystkich zabójstw dokonano na tle rabunkowym, ale nie można wykluczyć, że kradzieże niekiedy mało wartościowych przedmiotów miały zamaskować rzeczywiste tło zbrodni i skierować śledztwo na ślepy tor. Pomimo olbrzymiej pracy dochodzeniowców nie udało się tego potwierdzić, zaś mordercy do dzisiaj pozostają na wolności. Seria zabójstw, tak jak nagle się rozpoczęła, równie szybko się zakończyła. Nie wyklucza się, że dopuścili się jej killerzy za wschodniej granicy. We wszystkich tych przypadkach, po rozpoznaniu terenu poprzez wielodniową obserwację, sprawcy dokonywali zabójstw całych znajdujących się tam rodzin. Rabowano tylko przedmioty niemożliwe do zidentyfikowania: złoto, pieniądze. Przestępcy działali w doskonale zorganizowanej grupie, wchodzili do domów bez naruszania zamków w drzwiach wejściowych, np. poprzez stalową konstrukcję na balkonie na pierwszym piętrze i stamtąd przedostawali się do wnętrza mieszkania. Często przez dłuższy czas znęcali się nad domownikami, aż ci wydali im pieniądze i kosztowności, następnie zabijali strzałami w te głowy. Ofiary często były rozbierane, wiązane i bite. Zabójstw poszczególnych członków rodziny dokonywano zazwyczaj w odrębnych pomieszczeniach. Grupa przestępcza jest bardzo dobrze zorganizowana, stwierdził biegły w wydanej opinii, która znajduje się w aktach sprawy spoczywających w archiwum prokuratury wojewódzkiej w Ciechanowie. Prawdopodobnie jej członkowie posługują się łącznością radiową, komunikując się z osobą pozostającą na zewnątrz. Pracują powoli, konsekwentnie, z niezwykłą nawet dla morderców brutalnością, działając z zamiarem zabicia, aby uniemożliwić późniejszą identyfikację, ale także, aby zrealizować swój wysoki poziom agresji. Wcześniej mogli dokonywać włamań i rozbojów. Grupa mogła się zawiązać w domu poprawczym, zakładzie karnym lub podwarszawskim miasteczku. Sprawcy są najprawdopodobniej mieszkańcami osiedli willowych miasteczek satelickich wokół Warszawy. Nie jest to ich pierwszy napad. Według psychologa cechuje ich poczucie bezkarności. W swoim otoczeniu mogą afiszować się luksusowym poziomem życia. Nikomu nie przyjdzie nawet na myśl, że ma do czynienia z groźnymi bandytami. Zabójcy mogą uchodzić za nielegalnych handlarzy, przemytników i tym podobnych. Działają z niskich pobudek, brak im uczuć wyższych, przejawiają skrajny egoizm, wykazują cechy osobowości głęboko psychopatycznej. To nie byli karatecy. Do umorzonego śledztwa w sprawie zabójstwa Nowaków powrócili w 2016 roku policjanci ze stołecznego Archiwum X. Przy użyciu najnowocześniejszych technik kryminalistycznych, śledczy jeszcze raz analizowali zgromadzony przez kilkanaście lat materiał. Wykonano wiele analiz porównawczych. W kręgu zainteresowania pojawili się członkowie tak zwanego gangu karateków, którzy podejrzani są o zabójstwo premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony. Opisując przebieg zbrodni dokonanej w Aninie, prokurator okręgowy podkreślił, że sprawcy przed wejściem do domu Jaroszewiczów doskonale się zamaskowali. Mieli jednorazowe kombinezony, byli ubrani w chińskie trampki, nie nadające się do identyfikacji indywidualnej, mieli na rękach dwie pary rękawiczek lateksowe, a na nich skórzane dodatkowo zabezpieczone folią samoprzylepną. Na głowach mieli kominiarki. Nie było punktu zaczepienia. W domu państwa Jaroszewiczów nie zostały żadne ślady, które nadawałyby się do identyfikacji. Równie perfekcyjnie przygotowani byli zabójcy rodziny Nowaków. Jednak w tej sprawie nie było żadnego punktu zaczepienia z rabusiami z gangu karateków. Do tej pory w tej tragicznej sprawie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Czy to oznacza, że są na wolności? Nie można wykluczyć, że odsiadują wyrok za zupełnie inne przestępstwa, może nawet zabójstwa. Jednak nie udało się przeciwko nim zgromadzić dowodów popełnienia poczwórnego zabójstwa. Piszę, że do tej pory, bo w ostatnich latach policja wykryła i postawiła przed obliczem temidy wielu sprawców zabójstw, popełnionych nawet dwadzieścia kilka lat temu. Może tak będzie i w tej sprawie.